Trener Andrzej Strzelał ogłosił skład kadry na towarzyskie spotkanie ze Związkiem Radzieckim. Wśród wybrańców nowego selekcjonera znaleźli się m.in. Bako, Wandzik, Soczyński, Budka, Kaczmarek, Wdowczyk, Urban, Prusik, Ziober, Kosecki, Kubisztal, Robert i Krzysztof Warzycha oraz zbierająca świetne recenzje za ostatnie występy w lidze trójka nowicjuszy – Godlewski, Nawrocki i Czachowski. Sądzę, że ci zawodnicy, których żeśmy dobrali po analizie spotkań ligowych, po analizie ostatniego meczu Związek Radziecki Polska 2-1, ma nam zapewnić przede wszystkim zawodników posiadających niezbędne przede wszystkim umiejętności, bo to decydowało, ale cechy walki, cechy charakterologiczne. Na ile ten skład się utrzyma, chcielibyśmy, żeby utrzymał się jak najwyżej, zadecydują o tym sami zawodnicy, tak w procesie treningowym, jak bezpośrednio w walce z bądź co bądź aktualnym wicemistrzem Europy.